Cześć, tu Sylwester. W dzisiejszym odcinku gościmy prawdziwą legendę polskiej sceny hardcore. Przed wami Jakub zespołu The Corps. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Przed nagraniem podpytywałem o to wnętrze, w którym się spotykamy, bo jak widać, to u ciebie ten hardcore to nie jest tylko jakby muzyczna taka zajawka sceniczna, ale coś więcej, nie? Co to za miejscówka? No, wiesz co, to jest takie specjalne moje, jak powiedziałeś wcześniej, man caves, także jestem w piwnicy z odsłuchem muzycznym, z moją po prostu taką tutaj, jakby powiedzieć, pustelnią. To jest miejscówka, gdzie tworzysz materiał? Nie, absolutnie. Tutaj tylko, wiesz, sobie czasami słucham muzyki, a tworzę muzykę, nie wiem, przed telewizorem, wiesz? Jakoś tak wychodzi, że największy mam frajdę, jak, nie wiem, oglądam jakiś, nie wiem, horror czy melodramat i sobie, wiesz, gdzieś tam brzdąkam. Tutaj nie, tutaj jakoś tak nawet mi trudno jest gitarę znieść, bo jest to dosyć nisko, schody są dosyć strome i jeszcze mógłbym, wiesz, się spierdolić z tym samym, wiesz, bałaganem tutaj na dół i byłoby nie za fajnie. Nie, to jest tylko takie, wiesz, do posiedzenia, do odpoczęcia, do napicia się piwka ewentualnie, no. A czyli taki hardkorowy pokój medytacyjny. No, hardkorowy, tak. Spotykamy się z okazji wydania nowego materiału The Corps, ale zanim, wiesz, pogadamy o nowej płycie, chciałbym się zagaić trochę o takie wątki historyczne, bo też przed naszą rozmową przeglądałem sobie książkę Polski Hardcore. Też przy okazji polecamy tutaj dość ciekawą pozycję, jeżeli chodzi o polską bibliografię hardkorową. Jasne. I był tam taki, wiesz, wątek związany z tym, że jako jeden z pierwszych polskich zespołów pojawiliście się w Maximum Rock and Roll. No nie? I wtedy też takie zainteresowanie międzynarodowe wokół zespołu The Corps gdzieś się pojawiło. No ale tak jakby nie poszliście za ciosem wtedy. No, parę rzeczy się takich złożyło, które po prostu to nam rozłożyły te wszystkie plany. No wiesz, no takie no, na tamte czasy bardzo, bardzo normalne, czyli powiedzmy pobór do wojska, jak wiesz, że był obowiązkowy i to trzeba było się uchylać od tego i było przerypane, wiesz, gdzieś te wszystkie po tych wywiadach, powiedzmy, propozycje zagrania na zachodzie, na południu i tak dalej. Inno nie dane nam było, bo no jakoś tak wyszło, że wiesz, no po prostu raz, że nie mieliśmy paszportu. No ja byłem jeszcze niepełnoletni, jak to się okazało, więc musiałbym mieć paszport, nie wiem, czy pozwolenie od rodziców. Chuj wie, nie wiem, nie mam pojęcia. Kumple też wiesz, wiesz, zresztą w tamtych czasach no nikt nie miał paszportu w chacie, wszyscy mieli to na komendzie milicji obywatelskiej, nie? Więc ciężko byłoby dostać i powiedzieć, że słuchajcie, jedziemy, chcielibyśmy pojechać do Stanów, no, pograć sobie koncerty, nie? No powiedzieli, pierdolnięci, nie? No i tak było, wiesz, trochę żeśmy, powiedzmy, że te 3 lata nam trochę tak pogmatwało sprawę, bo już, wiesz, po 90 roku pewno nie byłoby problemów, nie? A po 90 roku trochę nas to, wiesz, wszystko jak gdyby zjadło i no, mieliśmy taką trochę przerwę w tej działalności i no tak wszystko się posypało, nie? Ale tak, no byliśmy jedną z pierwszych kapel, to znaczy pewno pierwszą taką stricte hardkorową w Maximum Rock and Roll, polską kapelą, bo wiesz, no czy Abaddon, czy Deserter, czy Mospa już wcześniej były w Maximum Rock and Roll, nie? A my jako chyba pierwsza taka stricte hardkorowa kapela tutaj za żelaznej kurtyny byliśmy w Maximum Rock and Roll. Bo tak się, wiesz, zastanawiam w kontekście tego, jak ty to odbierasz, wiesz, z takiej perspektywy czasu, nie? Bo byliście tak naprawdę pionierami takiego trashowego, hardkorowego grania w Polsce, no nie? Byliście, wiecie, prekursorami tego gatunku, można by powiedzieć. I już ja The Corps poznałem w 98 roku, jak pojawiła się składanka Porzucona Generacja, pewnie pamiętasz, nie? Były tam też jakieś archiwalne nagrania The Corps z radia w Łodzi. I już wtedy było o The Corps jakby mówione, że to jest taka historyczna kapela, legenda, no nie? Ale tak jakby ten potencjał, kurczę, mam takie wrażenie, że on został niewykorzystany, no nie? Że gdzieś tam wyhamowaliście za wcześnie, żeby tą pozycję takiej legendy, takiej żywej legendy gdzieś tam zbudować. Wiesz co, jasne. 98 to już był, wiesz, już taki no, typowy rozpad tej kapeli.
jako dekorstein tej pierwszej, powiedzmy, Mark One, nie? No żałuję strasznie tego, bo można było dużo więcej osiągnąć, czy dużo fajniej, wiesz, powiedzmy, się zapisać w historii. Wyszło tak, jak wyszło, wiesz, no ja bardzo tego żałuję, no. Nie było ludzi jakoś tak do tego grania, nie, wiesz, nikt nie miał nas jak pokierować tym wszystkim. My jesteśmy, wiesz, tutaj taki zlepek z różnych miast tutaj wkoło Łodzi, i wiesz, i to nie jest takie proste tutaj, wiesz, no kapele, powiedzmy gdzieś tam z Warszawy, czy stricte z Łodzi, no mają dużo, dużo prościej, mają, wiesz, jakieś tam te miejsca dojścia i tak dalej, mają ludzi swoich, którzy powiedzmy o nich też dbają. O nas jakoś tak nie miał za bardzo kto dbać i no wyszło tak, jak wyszło, wiesz, 98 rok to jest taki, no właśnie, schyłkowy okres, gdzie już zaczynały różne kapele fajniejsze grać. My gdzieś byliśmy tam już, wiesz, jako prehistoria, bo ktoś tam, no bo 10 lat temu gdzieś tam grali, nie? No to wiesz, to już jest przeżytek, nie? No kto w tamtych czasach myślał o kapeli sprzed 10 lat, nie? No to tak, wiesz, no słabo to wyglądało. No tak wyszło, no mówię, to żałuję tego trochę, nie? Zahaczając o te początki i tą waszą innowacyjność w muzyce, to pamiętasz, jak byliście w ogóle odbierani wtedy? Nie, bo tak inne klimaty gdzieś na tej scenie punkowej dominowały. No, pamiętam, to tragedia. Powiem ci, że to było, wiesz, no punk łączył się zawsze z tym, że musi być ta taka świeczka umpa, wiesz, teksty, wiesz, no jakieś tam typowo takie, no nie wiem, bo no, jak KSU śpiewał Jabol Punku. I tak, wiesz, wtedy dominował właśnie taki rodzaj punka, nie? Że wszystko, co było inne, nowsze, to trochę tu już nie pasowało do punka, już ci ludzie mówili, że nie, to nie punk, to chuj nie punk, co tam, stylówki gra, co to za punk, nie? Czy nie, wyglądałem jak, nie wiem, no, nie punkowcy, nie? Że nie mamy glanów czy coś, wiesz, i tak to było. Były różne też przygody z tym związane, że gdzieś tam, wiesz, no, czy rzucali w nas, wiesz, puchami z browarem, czy no nie wiem, czy nie pamiętam, czy tam, wiesz, walili na nas w scenę, bo, wiesz, ci punkowcy spodziewali się, że przyjedzie punkowa kapela i zacznie grać po punkowemu, a my tutaj, wiesz, wjeżdżaliśmy i graliśmy, wiesz, jakiegoś takiego hardcora, którego oni po prostu, wiesz, myśleli, że to jest heavy metal, nie, i to tak, wiesz, no, wypierdalać, nie, i tak było, to było ostro, dziwnie, ale też fajnie, bo to tak, wiesz, no, trochę adrenaliny napędzało, nie? To na pewno. Chociaż czasami bywało groźnie. Groźnie w jakim sensie? Mieliście takie akcje, że nie wiem, ktoś z was chciał was pobić kurde na scenie, czy co? No gdzieś tam ze sceny czasami trzeba było komuś przypierdolić, wiesz, z kopa w ryj, bo wiesz, no gdzieś tam szturał, czy wchodził na scenę, wiesz, no się stawiać, nie? Więc czasami było tak, no, dosyć groźnie. No ja pamiętam, że było tak w Krakowie w Nowej Hucie, wiesz, że graliśmy, nie pamiętam, ze Stan Zvezda chyba wtedy, taki koncercik i tam wtedy, no to już nasz pierwszy wokalista tam złaził, wiesz, ze sceny się napierdala z tymi gościami, bo wiesz, no tak trochę przeginali, nie? Ale to tak, no nie zawsze, nie wszędzie, więc ogólnie był luz, no. No też sporo się zmieniło na scenie, jeżeli chodzi o, no, tą przemoc, nie? Taka, która była dookoła, nie? Bo nawet jak pamiętam takie koniec lat 90., no to pod koncertami tam różnie bywało, że na początku 2000, a teraz to jest, wiesz, hobby dla statecznych ludzi, którzy nie chcą żadnych tutaj zamieszek, że tak powiem, pod koncertem, nie? A jakieś takie różnice widzisz tak z perspektywy, wiesz, dzisiaj, a kiedy? Ci młodzi kiedyś byli wyrywci, bo dzisiaj na koncerty hardkorowe to raczej przychodzą, tak jak mówisz, no, osoby dojrzałe, stateczne i tak dalej, które chcą po prostu pooglądać koncert i posłuchać muzyki, nie? A nie się napierdalać. No. Chociaż zdarzają się jakieś tam sytuacje. Jeszcze zostając przy tych początkach, mam ostatnie takie pytanko związane z tym, skąd się wzięło u was taka właśnie taka amerykańska jakby stylówka, no nie? Bo też jak przeglądałem gdzieś starsze zdjęcia, jakieś bandany na głowach, to jest coś takiego, co nie było gdzieś tam popularne, zwłaszcza, że ta scena punkowa gdzieś patrzyła bardziej na tą Wielką Brytanię, nie? To zainteresowanie tym, skąd w ogóle odkrywaliście te kapele takie, wiesz, amerykańskie typowo? No my na początku też żeśmy się fascynowali, wiesz, głównie tym brytyjskim D-Beatem, czy Distress, czy GBH, czy inne kapele. Później dopiero poznaliśmy, wiesz, co fajnych ludzi z Bielska Białej, czyli Maćka i Jelkę Chodorowskich.
I oni tak nam, wiesz, tak, nie, tego nie słuchajcie, słuchajcie, ale macie tutaj też sobie tych płyt posłuchajcie, nie? I wiesz, i tam jakieś, no nie wiem, Attitude Adjustment, czy Suicide Tendencies, Agnostic Front, wiesz, te kapele, które powiedzmy tam w tym 86, nie wiem, 6, były u nas, to znaczy były u nas, u nich właściwie były, bo u nas nie było jakoś tak tego słychać, ale oni to tak nam, wiesz, podkładali, to jest fajne, Septic Dead, to, kurczę, no, i wiesz, tak człowiek, kurwa, rzeczywiście, ale to jest czad, nie? To, gdzie to Anglicy do tego, nie? Chociaż, wiesz, no, angielskie kapele wtedy, czy Napalm Death, czy Extreme Noise, no to też w swoim rodzaju były, wiesz, no, fascynujące. Ale to właśnie i to nas jakoś tak napędziło, wiesz, na ten amerykański hardcore, no i właśnie to się wiąże poprzednia opowieść, właśnie z tym, że, wiesz, no, ludzie nie wiedzieli, co jest grane, nie, że to nie jest Discharge czy BH, tylko what the fuck is this, nie? Teraz patrząc na to, jak ta scena hardkorowa wygląda w Polsce, to bardziej jest zapatrzona w te amerykańskie klimaty niż to, co się dzieje gdzieś w Wielkiej Brytanii. Bo chyba więcej się dzieje w tej chwili w Stanach niż w Wielkiej Brytanii. Są w Wielkiej Brytanii kapele, no wiesz, no raczej te starsze, młodsze takie hardkorowe, no i też, zresztą też jest, ale wydaje mi się, że jednak prym wiodą Stany w tej chwili, nie? No my jesteśmy tak, wiesz, no na pograniczu, wiesz, no łączenia tego wszystkiego, bo u nas w kapeli grają ludzie, którzy słuchają diametralnie różnej muzyki, nie? Ja bardziej wolę, wiesz, ten hardcore taki, nie, no Nowy Jork, czy Los Angeles, czy Boston, Austin co innego, Abarzur co innego, Grucha co innego, więc wiesz, to tak jest taka pośrednia ta nasza w tej chwili muzyka pomiędzy tymi gatunkami, ale ja uwielbiam raczej tą amerykańską, nie? I tą taką, no raczej starszą, chociaż młode też, ale głównie starszą, nie? Starszą scenę. Często jak słyszę jakieś rozmowy z ludźmi, którzy robili coś pionierskiego, niezależnie, wiesz, w jakiej dziedzinie, to czy w modzie, czy w muzyce, w czymkolwiek, nie? No to często jakby zwracali uwagę na to, że lepiej by to poszło, gdyby to wszystko zaczęli robić zdecydowanie później, nie? Że jakby za wcześnie zaczęli, nie? Bo patrząc na to, wiesz, jaka muzyka gdzieś w latach 90. była popularna, to gdyby The Corps z taką muzą nie wyszedł tam w latach 80., tylko 10 lat później, to wasza historia mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Patrząc tak, co się działo, to wiesz, nawet nie 10 lat, a 5 lat, to już naprawdę robiłoby wielką różnicę, nie? Tak samo, wiesz, jak, no nie wiem, chociażby Sinead O'Connor, która też za wcześnie wyszła i opluła papieża, bo teraz dzisiaj, wiesz, no, papieża, no, mało kto chyba lubi, nie, czy nie wiem, czy docenia i tak dalej, nie wiem, może z tych kościółkowych ludzi. A wiesz, ona była pierwsza i sobie przez to zjebała karierę, chociaż gdyby to zrobiła 10 lat później, pewno by nie było takiego, wiesz, lamentu na to wszystko, nie. My zaczęliśmy, no, w takim momencie, jakim, wiesz, no, wydawało nam się, że zaczynamy, no wiesz, no nie wiem, no jakoś tak, wiesz, no pewno jest to trochę za wcześnie, ale no, ktoś to musiał zacząć, nie, no tak wyszło, no. No ale plus jest taki, że cały czas jakby konsekwentnie to robicie, bo też było jakby parę tam w międzyczasie prób powrotów, ale od którego? Od 2010 roku już chyba tak na poważnie. Od 2010 cały czas gramy i no jakoś leci, nie chcemy się na razie w żaden sposób ograniczać. Robimy póki możemy, bo wiesz, no czas leci, lata lecą i nie wiadomo ile jeszcze pogramy, więc no trzeba grać to swoje, nie? Czy robić to swoje. Bo może w końcu, jak patrzę na Facebooku, czy na innych tych, że ludzie się kończą i wiesz, i jakoś tak no, nie napawa to optymizmem, nie? Ale nie, no, my robimy swoje i to jest rzeczywiście, to jest nasz chyba najdłuższy, wiesz, okres czasu, gdzie gramy w ogóle bez żadnej przerwy, nie? Bo graliśmy, najpierw graliśmy chyba z 5 lat, później graliśmy znowu z 5 lat, teraz gramy te 13, także no jest spoko, no. Myślę, że jeszcze trochę pogramy, trochę przed nami, jeszcze jest trochę do zrobienia. Bo tak też się zastanawiałem, wiesz, przed tą naszą rozmową, bo mieliście ten okres historyczny, nie? Później były tam jakieś tam przerwy, na chwilę wróciliście, znowu zniknęliście i później jakby wróciliście ponownie w 2010 roku. Tak, co jest jakby tym motywatorem, nie, do tego powrotu? Masz, nie wiem, masz coś do udowodnienia, czy co się tam nakręca do tego, żeby tą muzykę robić?
Co nie, to jako powrót kapeli to po prostu tak wyszło, bo zgadywaliśmy się z naszym basistą Kubą już dużo wcześniej, wiesz, jakoś tak nie było natchnienia, czy może nie wiem, nie było możliwości powrotu wcześniej, bo na pewno byśmy wcześniej już wrócili, ale jakoś tak wyszło na to, że w tym 2010 wyszliśmy. Ale w międzyczasie no każdy z nas gdzieś tam grał po różnych kapelach, różnych projektach. No nie wiem, no mnie napędza cały czas to samo, wiesz, od tych 30 kilku lat i nie wiem, no jakoś tak nie wyobrażam sobie już w tej chwili naprawdę, może to zabrzmi głupio i patetycznie, ale życia bez tego, wiesz, no jakoś tak jest to we mnie i no nie wiem, no tak mi się wydaje, że powinienem robić to, co robię, a nie nic innego, nie? Mhm. Rozmawiałem ostatnio ze Skodą z Włochatego. Poruszył taki temat związany z jakby z promocją muzyki, wiesz, hardkorowej czy punk rockowej w Polsce. Bo teraz też po tej pandemii jest z jednej strony dla słuchaczy tej muzyki super okres, bo strasznie dużo płyt wychodzi. Bo teraz te wszystkie projekty, które gdzieś tam w czasie pandemii były tam rozwijane, no to teraz każdy już ma ochotę, żeby wrócić do koncertowania, wydać płytę, ale przez to jest też taka mniejsza dostrzegalność tych płyt, no nie? Bo to od premiery minęło już tutaj bodajże 3 miesiące, a nie masz takiego, tak trochę bez echa ta nowa płyta przychodzi. Wiesz co, nie wiem, jakoś to jest, znaczy my się chyba nie spodziewaliśmy, przynajmniej ja się nie spodziewałem, że to będzie jakieś, nie wiem, jakie wow, czy coś, nie? Nie, absolutnie, to jest po prostu, kurczę, no wiesz, takie, no nie wiem, wiesz, kto chciałby co osiągnąć. My chcieliśmy nagrać tą płytę, wydać ją w fajnej wytwórni, nam się to udało. Co prawda też masz rację, że też nagraliśmy ją w czasie pandemii i nie wydawaliśmy jej przez rok czasu, bo ona właściwie była już przez rok czasu nagrana, ale jakoś tak właśnie, no ani nie było koncertów, ani nie było, wiesz, możliwości gdzieś zaprezentowania. Wiesz, nie wiem jak w Hardcore Tattoo Records, u nas się sprzedaje dosyć dobrze. Wiesz, co prawda tych koncertów mieliśmy do tej pory, nie wiem, od premiery, nie wiem, ze 4. Wiesz, no ja sprzedałem, czy ogólnie my sprzedaliśmy tego sporo, wiesz, więc, więc myślę, że to nakład się, nie wiem jak u Kaśki, u nas się to pewno niedługo skończy. Nie wiem, no ja, wiesz, ja moim marzeniem było tylko po prostu nagrać nową płytę, żeby wyjść z tej stagnacji, którą, wiesz, no 8 lat nic nie nagrywaliśmy, nie? Graliśmy próby, graliśmy koncerty, ten jakiś taki proces twórczy nam szedł bardzo opornie. Zresztą zawsze nam to wychodziło w chuj opornie, nie? Ale myślę, że to, wiesz, po prostu, no tak to jest, że muzyka punkowa nie ma się sprzedawać. Wiesz, no oczywiście, no gdzieś tam się sprzedaje, ale to nie ma być sukces komercyjny w żadnym wypadku. No, wiesz, to nie może być tak, żebyś wchodził, nie wiem, do kumpla, który gdzieś tam, nie wiem, słucha Disco Polo i żeby płyta Korczu leżała, nie? Na półce, no bo to bez sensu, nie? Kto ma wiedzieć, to ten wie, kto ma ją kupić, to na pewno ją kupi. I tak mi się wydaje, że tak powinno to być. No wiesz, to bardziej mnie zastanawia ten aspekt, kto ma wiedzieć, ten wie, czy faktycznie wie, no nie? Bo jak patrząc na takie, wiesz, głośniejsze premiery z tego roku, no to Schizma na pewno. O tej płycie, wiesz, mówili wszyscy, wszędzie i miałem takie wrażenie, że przez marzec chyba, nie? Że gdziekolwiek szedłeś, wiesz, na internet, no to było, wiesz, płyta Schizmy, wywiad ze Schizmą i tak dalej, no nie? A to nie chcę jakby, wiesz, ujmować nic. Mówię, że Schizma to jest instytucja dużo, dużo większa i dużo bardziej znana, więc u nich jest to dużo prościej i fajniej i wiele, wiele więcej ludzi oczekuje tej premiery, oczekiwało, nie? Zresztą miała tak samo, nie? No tak, to prawda, no nie? Ale tak, wiesz, nawiązuję też do tego, że jak wspominałem wcześniej, w tym 98 roku to o The Corps właśnie się mówiło, że taka, wiesz, legenda, no nie? A teraz tak trochę jakby, wiesz, ciszej o tym, no nie? Czy tylko to jest taka, wiesz, muzyka dla kumatych? No, powiem ci szczerze, że od 98 to no jednak te 25 lat to robi różnicę.
25 lat to robi różnicę i powiem Ci szczerze, że ci ludzie, którzy w tamtych czasach mogliby oczekiwać na taką premierę, to dzisiaj to tak, nie wiem, czy oni są w ogóle jeszcze w tym samym, wiesz, hardkorze, czy punku, czy nawet na świecie, nie? I wiesz, no, nie wiem, ci młodzi tak mają troszeczkę inaczej, zresztą hardcore jest taki mocno, mocno rozgałęziony, że my swoją powiedzmy jakąś tam, wiesz, no, kawałek tego swojego, nie wiem, gdzieś tam tego poletka mamy i jakoś tak nie sugerujemy, żeby, czy tam nie chcemy wejść na poletko inne, bo to się wiemy, że tam nie sprzeda, bo dzisiaj mówię, hardcore jest taki mocno, mocno rozkapryszony, że tak powiem. Jest, wiesz, no, ktoś słucha konkretnie takiego i takiego stylu i troszeczkę inny styl już mu nie odpowiada, wiesz, nie siedzi i raczej nie kupi, nie? No, ja wiem, nawet mam znajomych, którzy, wiesz, dobrych znajomych, z którymi się, wiesz, no, gdzieś tam spotykamy i nie, słuchaj, może posłucham, ale tak to nie kupię, nie, to nie moja muzyka, nie? No, kiedyś to nie do pomyślenia było, dzisiaj no tak jest, no, jest taki urodzaj tego wszystkiego, tych no tak jak mówiłeś wcześniej, że tych płyt teraz wyszło masa i ludzi po prostu, wiesz, no ludzie no, nie wszystko kupią, nie wszystko posłuchają, nie wszystko zobaczą. Wiesz, u nas się to pewno zmieni, bo chcemy tak też, nie wiem, no jakiś teledysk raz wydać, zresztą już go nakręciliśmy, teraz go montujemy, więc może coś z tym teledyskiem, wiesz, no trzeba brnąć powolutku, wiesz, do przodu, robić swoje i, wiesz, nie oglądać się na, nie wiem, na słupki sprzedażowe, czy na słupki klikalności, czy oglądalności. No, no tak to jest, no. Mhm. No jasna sprawa, nie? Bo wiesz, też tutaj robimy w totalnej, totalnej niszy, nie? Ale jak wspominałeś o tej publicznej, no. Wiesz, to jak ona się tam zmienia gdzieś przez lata? Docieracie do takich starych fanów, że tak powiem, czy zupełnie nowe osoby gdzieś na tych koncertach się pojawiają? Jest trochę starszych, ale chyba więcej jest młodych, nie? Takich, którzy gdzieś tam pierwszy raz się zetknęli z tym, nie wiem, no 5 lat temu i wiesz, do tej pory tak jakoś są. Starsi, owszem, też, chociaż wiesz, starsi bardziej mówią, że poszliśmy tak już troszeczkę w za bardzo nowocześnie w kierunku, wiesz, nowocześniejszego grania. Nie wiem, mi się wydaje, że nie, ale no tak może tak być postrzegane właśnie w tym starszym gronie, nie? Chociaż, wiesz, no odbiór u tych starszych też jest dobry, no. Także myślę, że wszystko jest okej, okay, no. No wiesz, tak podpytuję trochę o tą płytę i odbiór, bo słuchałem sobie i mam wrażenie, że to jest, wiesz, naprawdę solidny, fajny materiał i też tak jak mówisz, nie jest to taki archaiczny hardcore, nie? Dla koneserów, którzy słuchali tej muzy, wiesz, 20 lat temu, więc ma to się podobać ludziom, którzy, wiesz, śledzą totalnie jakby świeże kapele, no nie? No, dajmy jeszcze trochę czasu, no, wiesz, no, jakoś tak teraz mamy trochę napięty grafik z koncertami i z różnymi innymi pobocznymi rzeczami, ale, no, wiesz, no, trzeba też wjechać na, nie wiem, na Bandcampa, czy gdzieś tam indziej, wiesz, pozamieszczać też w necie, bo ludzie jednak nie tylko, zresztą, wiesz, no, płyta CD to się też jest, umówmy się, przeżytek, nie? O, to dla kolekcjonerów, nie? Gdyby był winyl, to pewno też by było inaczej, no, kiedyś każdy chciał wydać CD-ka, a nie winyla, dzisiaj każdy chce wydać winyla, a nie CD-ka, nie? Więc pójdzie to pewno do przodu po jakimś czasie. Naprawdę, nie zależy nam na czasie czy na rozgłosie. Chcemy, żeby ta płyta, po prostu chcieliśmy, żeby ta płyta wyszła, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, bo jest to naprawdę kawał solidnej muzy i fajnie zrealizowanej i no myślę, że może się podobać, wiesz, no, skoro moja mama mówi, że mi się podoba, no to jest okej, okay, nie? No. A zawsze mówiła, Mariusz, może byś nagrał jakąś balladę, no, żebyś coś sprzedał, nie? Także jak jej się to podoba, to jest okej. Okay. No wiesz, może już zaakceptowała, nie? Że to nie jest tylko faza. No tak, do balady z tego na pewno nie będzie. No. To, co jeszcze można powiedzieć o tej płycie, że nie jest to album optymistyczny i ten kawałek, który gdzieś zapowiada tą płytę, Przegrana rewolucja, to on jest chyba mimo tego tytułu taki najbardziej optymistyczny naprawdę. No tak, tutaj te tematy są takie trudne, ale to no... No wiesz, jak to w punku czy w hardkorze, że te tematy są od zawsze trudne i tutaj jak gdyby nic się nie zmienia w tej naszej rzeczywistości, nie?
robimy dosłownie to, co robiliśmy te 30 parę lat temu, może troszeczkę w innych warunkach, ale głównie te powody do śpiewania takiej muzy, a nie innej, są cały czas te same. I to, kurczę, to nie wiem, no chciałbym, żeby nie musiał tam śpiewać, ale co bym wtedy robił, nie? No kurde, bez sensu, nie? Jest też ten nurt tego positive mental attitude, no nie, żeby takie trochę motywacyjne treści gdzieś tam sprzedawać przy okazji muzyki hardkorowej, ale to chyba nie koresponduje z tobą, nie? No nie, no jest jakiś tam jeden tekst, który rzeczywiście tam może być taki odebrany za delikatniejszy, powiedzmy o swoim, nie wiem, no nastawieniu do życia, ale resztę to są takie no teksty no, typowe o naszych problemach, o problemach innych i no, o tym, że no, sami się zabijamy, nie? Popadliśmy w refleksyjny klimat trochę. No tak, no. Na co dzień jesteś takim, wiesz, typem pesymistycznym? Nie jestem optymistą, bo tutaj jakoś optymistycznych rzeczy... Nie, pesymistą też nie jestem. Jestem raczej tak nastawiony, wiesz, do życia konkretnie, wiesz, na kuty na cztery nogi, jak to się mówi. Chciałbym więcej optymistycznych rzeczy, ale tutaj na serio, szczególnie żyjąc w Polsce, no to wiesz, no nie ma optymistycznych rzeczy, nie? Tutaj trochę zahaczyłeś o tematy polityczne, więc może też zahaczę o taki wpis, który gdzieś tam opublikowałeś ostatnio, że tutaj, że The Corps teraz to 100% lewactwa, nie? To znaczy, wiesz co, nie, no bardzo, bardzo tożsamiamy się z tymi wszystkimi, wiesz, tematami, ale do lewactwa nam jeszcze brakuje, bo wiesz, jak dzisiaj nie jesteś z władzą, to jesteś od razu lewakiem, więc no tak to się wiąże. No. Wiesz, nawet starzy ludzie, którzy z nami kiedyś grali, mówią, że no kurwa, co oni teraz robią? No kurwa, chodzą na manifestacje, jak to tak? No kurde, tu lewacy tacy? No kurde, no ja pierdolę, no nie wiem, no, co mam nawet powiedzieć takim ludziom, wiesz, no kurwa, człowiek chce, żeby to jednak trochę było lepiej w tym życiu, więc powinniśmy walczyć o tą wolność swoją, czy wypowiedzieć, czy czegokolwiek, a tutaj ci powiedzą, że jeśli nie jesteś z władzą, to jesteś lewakiem. No okej, no w razie czego, no jesteśmy lewakami, jesteśmy lewacką kapelą. No. Ale jest w tym coś takiego, że właśnie jak patrzy się na takie osoby, które gdzieś tam, nie wiem, w latach 70. czy 80. były tam ze sceną punkową związane, to teraz widać, że na dojrzałe lata, że tak powiem, gdzieś jakiś flirt z Konfederacją, czy z jakimiś takimi prawe... Tak, bo to jest tak, że wiesz, kiedyś się, zresztą od zawsze walczyło się z tą władzą. Ja nigdy nie byłem za władzą, zawsze byłem przeciwko władzy. I jeśli była ta komuna, byłeś przeciwko komunie. Ale oni, wiesz, zostali w tych czasach mentalnie i tak jest, że jak oni kiedyś byli za komuną, tej komuny teraz nie ma, no to oni są z tą władzą, wiesz? I to tak, kurwa, ja no nie wiem, na czym to polega. No taka trochę demencja, wiesz, starcza i myślę, że tak trochę odjazd, wiesz, odpał. Zresztą no, mocno w prawą stronę pewno i tak to jest, no, że każdy, kto nie jest z nimi, każdy, kto myśli inaczej, jest lewakiem. No trudno, no tak musi być, no widocznie, no. No co zrobić, nie? Ale tak, wiesz... Nie no, olać i... Nie zagłębiajmy się może w polityczne, wiesz, zawiłości, ale też chciałbym cię zagadnąć, bo tak przed nagraniem sobie trochę rozmawialiśmy, wiesz, mówiłeś już o swojej roli rodzicielskiej, a twoje dzieciaki gdzieś tam w hardkorze siedzą w ogóle? Tak, powiem ci szczerze, że z synem grałem w dwóch kapelach. Zresztą tutaj u nas w Dekops też grał przez, nie wiem, przez 3 lata chyba na basie. No siedzą, jakoś tak, wiesz, no nie odeszły za daleko od tego, co ja reprezentuję. Nie wiem, no fajnie, wiesz, no może niedługo, to znaczy niedługo, no może jeszcze zdążę zagrać z wnuczkiem, no, w kapeli. To był czad. No jest to jakaś, wiesz, koncepcja, nie? Zresztą chyba Wilki, nie? Ten zespół Roberta Gawnickiego. No. Pół rodziny już teraz w zespole. Aha.
No nie mam pojęcia, ale być może. No. Wiesz, no H2O też przecież na perkusji gra Morsa syn. Teraz ostatnio u nich. I jakoś tam to idzie. No. U mnie też tak było, że graliśmy razem. Było spoko, no. No, tak zastanawiamy czasami, nie wiem, czy widziałeś taki film punk rock, The Other F-Word, nie? O takich punk rockowych rodzicach, nie? Gdzie gościu z Pennywise występował, Fat Mike występował, wiesz, te osoby gdzieś tam amerykańskie. Nie oglądałem tego. Wiesz, takie dawali różne anegdotki, typu, wiesz, że córka miała gdzieś do gościa tam z Pennywise żal, że poszedł na wywiadówkę w koszulce Fuck the Police, no nie? Czy takie, wiesz, sytuacje, nie? Ty tak z takiego swojego, wiesz, życia rodzicielskiego miałeś jakieś takie dziwne, wiesz, akcje związane z tym, że dziwnie na siebie patrzyli, bo wiesz, gościu wydzierany, hardkorowiec. Wiesz, no jak gdzieś tam szedłem na zakończenie roku, czy początek roku, no to było dziwnie, nie? No, że tutaj wszyscy ubrani w garniturki, lansik, wiesz, marynareczka i tak dalej. Wiesz, mamusie poubierane pięknie w ładne sukienki i tutaj tatuś przychodzi, wiesz, wydzierany w krótkich spodenkach, wiesz, z koszulką jakąś tam dziwną. Ale wiesz, no ja akurat tutaj mieszkam w małej miejscowości pod Łodzią, więc wiesz, tutaj wszyscy mnie znają. Jakoś tak, wiesz, większych problemów nie ma, nie? Dziwili się ludzie tylko, wiesz, gdzieś tam, gdzie graliśmy, że jak przedstawiałem, że cześć, to jest Maciek i każdy myślał, że to mój brat, nie? Młodszy. No, ale nie, no tak to jakichś tam większych takich dziwnych rzeczy nie było, nie? No to wiesz, to punk rock konserwuje, nie? To też nie da się ukryć, nie? Że ludzie, którzy się zajmują gdzieś tą muzyką, to wyglądają zdecydowanie bardziej młodo niż ich rówieśnicy, że tak powiem. Nie? No tak. Jak spotykam, wiesz, swoich kumpli ze szkoły czy gdzieś tam rówieśników, to czasami nie wiem, czy mówić na te czy na pan, nie? Więc wiesz. No. To jest też chyba ciekawy wątek, nie? Jak ci tacy, wiesz, starzy twoi znajomi właśnie w twoim wieku, czy nawet gdzieś tam młodsi, wiesz, patrzą na to, że dalej jakby zajmujesz się, wiesz, tą swoją zajawką, nie? To jest coś takiego imponującego dla nich, czy wiesz, jednak patrzą jak na przegrywa takiego, kurde, totalnego, nie? Wiesz, część na pewno patrzy i puka się, wiesz, gdzieś tam, co mu odbiło, nie? Jeszcze w tym wieku, no przecież powinien siedzieć, wiesz, i nie wiem, ułowić ryby czy coś, ewentualnie do kościoła iść. Ale część pewno, wiesz, podziela moje, wiesz, jakby te moje, wiesz, fascynacje tym wszystkim. Część, wiesz, no też mnie jak gdyby pcha do przodu, bo mam też znajomych, którzy wiesz, cały czas super, dajesz radę, więc wiesz, to też napędza, a no, jest różnie, no wiesz, no ja się nie przejmuję opinią innych, bo wiesz, no, za długo lat już w tym siedzę, żebym miał się, wiesz, przejmować opiniami, nie? Więc tak to jest. Ale mówię, no czasami jest tak dziwnie, że ci ludzie tak, kurde, 50 parę lat i on jeszcze, to nie, to tak nie powinno być, nie? Wąsa zapuść, kurczę, wiesz, i załóż mokasyny, idź na miasto, nie? No niestety, no tak jest, no. No z drugiej strony, wiesz, też jesteście na tej scenie obecni gdzieś cały czas, bo też w różnych kapelach oprócz The Corps gdzieś grałeś w międzyczasie. No ale mamy też ten nurt takich reaktywacji właśnie kapel, wiesz, z lat 80., gdzie goście przez 20 lat czy 25 w ogóle gdzieś tam ze sceną nie byli związani, a teraz gdzieś wracają. Nie? Tak w waszych okolicach też takie jakie reaktywacje legend, że tak powiem, powstają? Jest. No jest sporo takich kapel, które się reaktywowały, albo są, powiedzmy, zakładane nowe kapele przez ludzi starszych, nie? Którzy długo, długo w tym nie siedzieli, i nagle im się przypomniało, że jest coś takiego jak punk, czy głównie punk, bo hardcore to nie, głównie punk. Więc wygląda to, no nie chcę nikogo obrażać, no bo może ktoś to będzie oglądał, ale wygląda to, no, przeciętnie, nie? I rzeczywiście, no, nie wiem, jak patrzą na nas, wiesz, ten comeback, bo wiesz, bo pewno są też ludzie, wiesz, którzy mówią, nie powinni wracać, nie? Ale, wiesz, ale ja widzę, że my to troszeczkę inaczej, jak gdyby,
zaczęliśmy, troszeczkę inaczej do tego podchodziliśmy niż ci ludzie, którzy, o których mówimy w tej chwili, nie? Że wrócili, ale nie powinni wracać i to mówię to ze szczerym przekonaniem, że to tak powinno być, że no, niektórzy nie powinni wracać, nie? If you know what I mean, no. Pójdźmy tutaj zasłonę milczenia, wiesz, na poszczególne nazwy, żebyśmy tutaj, wiesz, jakichś skandali nie robili, ale tak naprawdę, wiesz, dla wielu ludzi to jak wy powróciliście tam w tym 2010 roku i od tego czasu trzy płyty się gdzieś nowe ukazały, już takie premierowe, no to wiesz, no to nie każdy gdzieś tam może to rozpatrywać jako taki, wiesz, reaktywacja czy coś w tym stylu, nie? No tak, no to już jest taki okres, że to kapele w tym czasie powstawały i już się zdążyły rozwiązać, więc to wiesz, to, no tak, rzeczywiście, no. Wiesz, no ja nie wiem, po takim, wiesz, powrocie, kto czego oczekuje od kapeli, czy oczekuje, żeby grali to samo, co grali wcześniej, czy żeby grali coś nowego, czy nie wiem kompletnie co. No niektóre kapele, wiesz, no grają, powiedzmy, że to samo i dużo gorzej, nie? I to, wiesz, to bo jednak, wiesz, ten wiek no, nie robi dobrze, wiesz, na scenie, jeśli nie jesteś w niej cały czas. Ale u nas tak chyba myślę, że trochę było inaczej. No. Zresztą ta przerwa była dosyć długa, więc część mogło zapomnieć, część, wiesz, którzy usłyszeli, tak jak mówiłeś, pierwszy raz po tej przerwie, mogło po prostu stwierdzić, że jest to nowa kapela i okej, okay, no. No a tak jak tworzycie, wiesz, układacie sobie kawałki na setlistę, no to bardziej skupiasz się na tym całkiem nowym materiale? No bo wiesz, trzy płyty wyszły od 2010, to masa jest, nie? Czy to taki jest nie, sentymentalny? Wiesz co, nie. Gramy, wiesz co, w każdej, właściwie oprócz jednej płyty gramy właściwie z wszystkich płyt po troszeczku. Z tej 2, z tej 2, z tej 3, z tej 4 i to tak wiesz. No mamy tego seta na 40 minut, bo więcej się nie powinno grać. I na tyle nam wystarcza z każdej płyty. Każdy ma coś tam dla siebie. Jeśli chce, żebyśmy to zagrali, to na pewno będzie. Ale tak, rzeczywiście, że z nowej płyty jest chyba najwięcej kawałków, no bo one są przynajmniej, tak mi się wydaje, że najbardziej dojrzałe. I chyba tylko dlatego je gramy w największej ilości. Nie? Reszta jest taka po prostu no, wspominkowa tych utworów. Ale są. No jak sięgasz po te takie, wiesz, same początki, to masz takie, bo mówiłeś o tej dojrzałości, masz takie poczucie czasem cringe'u, mówisz, kurde, dobra, tego to może już nie grajmy, nie? Bo ten tekst jakiś taki specyficzny. To zawsze tak miałem, bo to znaczy, wiesz, już pomijając ten pierwszy okres, gdzie tam, wiesz, powiedzmy pierwsze dwa lata to było takie rzeźbienie, wiesz, w gównie, że to było, no jak... Zresztą Refuse wydał nam którąś tam płytę z tych pierwszych demówek z 80, nie pamiętam, 6 i 7 chyba, no to ta pierwsza z 86, to wiesz, to jest po prostu no śmiech na sali, nie? Jak to słucham, to wiesz, to ja sam się śmieję, nie? Że tak można było grać i wiedzę o tym śpiewać, nie? Ale, no, ale to już powiedzmy od 88 to są kawałki, które no nie wstydzę się grać właściwie chyba żadnego. No. Jest większość jest takich fajnych, ale te muzycznie najbardziej dojrzałe to są te, no właściwie te ostatnie, no takie najbardziej rozbudowane, jakieś taki, wiesz, no zresztą sam wiesz, co jest na płycie, no. No, na płycie jest i trochę właśnie takich metalowych elementów i trochę hardkorowych, nie? Bo też gdzieś słyszałem opinię, że nowy The Corpse to już jest bardziej taki hardkorowy, ale tutaj sporo tego metalu się gdzieś przebija. Wiesz co, no jest taki hardcore ze szczątkową melodią i troszeczkę z riffami gdzieś tam, może nie riffami, ale zagrywkami metalowymi, które gdzieś tam fajnie pasują w tym wszystkim. To nie jest taki typowy hardcore, wiesz, new hardcore, że on od początku do końca ma tylko napierdalać, wiesz, i bez melodii, której nie można gdzieś tam sobie powtórzyć i z wyjebanym refrenem, że wiesz, wbija ci w mózg. Tutaj jest wszystko, no jest troszeczkę takie, no mówię, no szczątkowe melodii, gdzieś tam można się doszukać, jakichś solówek takich metalowych, które nie zawsze w hardkorze są. No nie wiem, no taka mieszanina tego hardkora z tym wszystkim, no taki no nasz hardkor, nie?
Ma to ten wasz styl, nie jest to tak, że jakby jest to płyta inna niż wszystkie. I też chciałem zwrócić uwagę, wiesz, na okładkę, nie? Bo tutaj jak to sobie zobaczyłem, no to tak mi się od razu skojarzyło takie, wiesz, wydawnictwa z lat 90. 80., nie? Że tutaj jakby podobnie wizualnie gdzieś to wyglądało, nie? Gdyby nie ten telefon gdzieś robiący sobie selfie na tle nuklearnej zagłady, to tak ciężko było określić, że to jest, wiesz, 2023 rok, nie? No tak, jakoś powiem ci szczerze, to wszystko, wiesz, ja rysuję, bo od zawsze zajmowałem się, powiedzmy, tą stroną graficzną do Corps. I nie wiem, no, wydawało mi się, że trochę jest, chociaż nie, no, nie miała być nowocześniejsza. No, miała być właśnie taka nawiązująca do The Corps z tamtych lat, że wiesz, musi być jakaś czacha, jakieś tło rozpieprzonego świata, czy coś w tym stylu. No, plus rzeczy właśnie nowoczesne, nie? I tak wyszło. No, myślę, że sama okładka jest fajna i nawiązuje do tego, co jest na płycie, nie? Zawarte. A jednocześnie nawiązuje też do naszych czasów, które gdzieś tam przewijają się w tej okładce, nie? Jak zagadnę cię, wiesz, od razu jakieś inspiracje, bo bardziej, wiesz, jeżeli chodzi o to, czego słuchasz po prostu, nie? Co ci ostatnio, wiesz, wpadło w ucho, nie? Kurczę, wiesz co, dawno niczego nie słuchałem oprócz jakichś takich starych standardów. Kurczę, nie. No, słuchałem Schizmy. Czyli co, czyli tak na co dzień bardziej tutaj wracasz do klasyki? Wracam do klasyki, tak. Nie, no ogólnie tak, ja słucham, wiesz, no ogólnie tych kapel, które od dawna słucham. Nie, no wszystkie kapele, które teraz wydawały płyty, czy Terror, czy Suicidal Tendencies, które mi też bardzo siedzi. Death Before Dishonor, ta ostatnia płyta. No jest parę takich fajnych kapel, które gra. Nowości, powiem ci szczerze, jestem chyba za stary na nowości i to jakoś. Czasami gdzieś tam coś wrzucę sobie i jest okej, ale jednak częściej wracam do tych starszych kapel, które gdzieś tam mi w sercu leżą. Czyli co mówisz, że na hype na Turnstile się nie załapałeś? Wiesz co, no nie, jakoś nie. Kurczę, jest fajne, ale ja nie lubię czegoś takiego. To znaczy lubię, ale posłuchać sobie od czasu do czasu. Ale tak, żebym się za tym, wiesz, zabijał. No nie, no ten stałem, ten, no nie, nie. Spoko. Rozumiem. Wiesz, też często jak pytam ludzi z takiej sceny hardkorowej, punkowej, czego tak słuchają na co dzień, to wymieniają rzeczy tak by totalnie spoza sceny, nie? Ty mówisz, że słuchasz trochę tej klasyki, ale tak poza hardkorem, co tam na w twoim odtwarzaczu się pojawia? Wiesz co? No pojawia się dużo rzeczy, ale ogólnie takiej raczej klasyki mimo wszystko. Z nowości nie. Wiesz, u nas jak wsiadamy do auta, no to leci wszystko. No, od jazzu, przez funk, przez hardcore, przez metal, przez punka, no, czyli praktycznie wszystko, no jakiś, oprócz, nie wiem, bluesa czy disco polo, no to jest wszystko, nie? Patrząc, wiesz, na te starsze kapele ze Stanów, no to często jest tak, że wydają sobie jakiś materiał typu właśnie bluesowo, americana, country, akustyczny. No, a ty nigdzieś nie miałeś takich ciągotek? Bo mówiłeś o twojej mamie, że chciała, żebyś jakieś Nie, bandowe coś zagrał. proszę cię, nie, Nie to nie lubisz dla sobie tak mnie, nie. akustycznie gdzieś tam pograć na gitarce? Nie, no nie, jakoś to, nie, dla mnie gitara musi mieć jebnięcie i koniec, no. Inne gitary się nie liczą. Zresztą Austin, który z nami gra wiesz, na gitarze drugiej, mówi, o ty to kurwa, to tylko być tego, nie, a ja już znowu to puszczasz, nie. No, tak niestety mami i tak to wychodzi. Jakie w ogóle miałeś te swoje gitarowe wzorce, nie? Jak zaczynałeś gdzieś grać na instrumencie? No nie wiem, no Rocky George chyba, wiesz, Suicidal Tendencies, on był takim fajnym gitarzystą hardkorowym. Kurczę, nie wiem, no kto tam jeszcze, no Stigma to wiadomo, no miał swoje fajne początki, nie, no teraz to Stigma wychodzi na scenę i prawie gra. Bardziej wygląda niż gra, nie?
Tak, lepiej wygląda niż gra, ale kiedyś dawał radę, wiesz. Ale on gra faktycznie na tej gitarze, czy już nie gra? Bo byłem na Agnostic Front 2 lata temu, tak obserwowałem, nie jestem pewien. Powiem ci szczerze, że on tam czasami gra, czasami nie gra, bo gdyby nie druga gitara, to pewno by tam były takie przerwy, gdzie on w ogóle nie gra, tylko, nie wiem, biega, czy pokazuje gitarę do góry nogami, nie? Mhm. Ale kiedyś rzeczywiście, no, on miał naprawdę te pierwsze klasyczne, wiesz, płyty Agnostic Front, to są riffy ponadczasowe, więc on na pewno dawał radę, nie, na tamte czasy. Jest par fajnych gitarzystów, było w tamtych czasach, którzy wywali na mnie gdzieś tam swoje piętno, a dzisiaj gitarzystów jest masa i każdy gra zajebiście. To jest nieporównywalne do tego, co było kiedyś, nie? Dzisiaj wchodzi dzieciak, kurczę, nie wiem, 15, 17 lat i napierdala takie rzeczy, że wiesz, że się włosy na głowie jeżdżą, nie? Więc no, jest to na pewno trochę inaczej, nie? No, wiesz, ta dostępność do, powiedzmy, do tych zachodnich, nie wiem, płyt, czy na YouTubie, jak to zagrać i tak dalej, i te chłopaki, no, wchodzą, mucą co chcą, nie? Kiedyś trzeba było, kurczę, siedzieć z uchem, wiesz, przy głośniku i kurde, jak on tam zagrał, nie? No dzisiaj, wiesz, włączasz, patrzysz, okej, okay, grasz i koniec, nie? To prawda, to jest, wiesz, dla mnie to też gram na gitarze i to jest bardzo deprymujące, że czasem sobie włączę jakiegoś, wiesz, YouTuba, czy jakieś filmy takie typu TikTokowe, gdzie pokazują dzieciaki, jak grają po roku czy dwóch, to myślę, kurde, ja po 15 grałem gorzej, nie? No ja tak samo. Jest tak przykre trochę, wiesz, wrażenie. No tak, ale też nie ma się, wiesz, co zwracać, patrzeć na innych, no trzeba robić swoje. No, to prawda, nie? A pierwszą gitarkę jaką miałeś w ogóle? Jakąś Jolanę? O kurde, nie, Jolana to była późniejsza już czasy. Najpierw to miałem jakąś taką, wiesz, samoróbkę, kurde, to był taki banan, że wiesz, no, struny z centymetra od gryfu i musiałeś, kurwa, tak aż stoki wyciskały, nie? Nie mogłeś na tym pograć, wiesz, nic nie stroiło. Wzmacniacze, no gdzie, no, wzmacniacze to nie było, gdzieś tam my mieliśmy pierwsze próby w Pabianicach, w takim domu kultury, gdzie tam był już sprzęt, więc ten sprzęt był taki w miarę w porządku na tamte czasy, nie? Jakieś Vermony, jakieś Lapsandy, więc to już było trochę lepiej. A tak to, wiesz, no, zaczynaliśmy naprawdę, jak zaczynaliśmy tutaj u kumpla na chacie, no to kurwa, ja nawet nie pamiętam, na czym grałem, ale to były jakieś, kurwa, jakieś radia lampowe poprzerabiane na wzmacniacze, gdzie, wiesz, bez przesteru grał się, wiesz, po prostu tak, wiesz, z łapy tylko, nie? I to wszystko. A, no, ale wiesz, no, gitary, później miałem gdzieś tam jakąś Jolanę, Sambę, później już miałem trochę lepsze te gitary, już, wiesz, zaczynałem gdzieś tam od 16 roku życia pracowałem jako fryzjer, więc ta kasa była i mogłem sobie pozwolić na to, żeby w końcu gdzieś tam, wiesz, jakąś gitarę kupić, nie? Mhm. Chociaż z tą dostępnością w Polsce to też była kicha, no, straszna. Prawda. Ale gdzieś już można było dorwać jakąś lepszą gitarę, no i wiesz, no i sprzęt ogólnie mamy, no chyba taki, no, z najwyższej półki w tej chwili, bo tak to jest, no jeśli chcesz coś robić dobrze, no to rób to, wiesz, no powiedzmy, no z czymś dobrym, nie? A nie tak jak wiesz, czasami widzę kolesi, którzy gdzieś tam mają aspiracje do grania fajnych rzeczy, ale no ten sprzęt jest taki sobie, nie? Jednak, wiesz, no, tym bardziej, że ta dostępność sprzętu jest, można sobie odmówić, nie wiem, no, browara czy coś, podkładać na ten sprzęt, kupić, nie? Ja wiem, że to tak może, no, nie wszyscy mogą, ale można pewno, nie? Legendarny dozbieraj na mesę. A to trzeba pamiętać o tym, no, złotej zasadzie, że w kapelach hardkorowych czy punkowych to jest tak, że trzeba wystawić te kilkadziesiąt tysięcy złotych na scenę, żeby zgarnąć później 200 zł i 3 piwa. Nie? No tak, jeszcze przy okazji tych mes się trochę nanosić, no, do tej sali. No tak jest, no. Hardkor nie jest prosty, nie jest łatwy, nie jest przyjemny, nie? Przynajmniej w noszeniu. Ale nawet to 200 zł, jak zgarniesz z tej bramki, to robi satysfakcję. No. No tak, bo to się w sumie robi, wiesz, przede wszystkim dla idei, nie? Tak na serio.
No tak, dla idei, dla tych ludzi, co przychodzą na te koncerty, żeby ci posłuchać, nie możesz być wkurwiony, że przyszło 10 osób, bo musisz się, wiesz, no, dać z siebie wszystko, żeby te 10 osób jednak było zadowolonych, że przyszły, nie? Tak, wiesz, nie chcę nawiązywać do. Dobra, nawiążę. Bo wiesz, jesteś już gościem jakby nie młodym, ale kurczę, energii i takiej formy fizycznej to ci nie brakuje, nie? Bo i te kurczę, ten ruch na scenie, te podskoki, no to kurczę, szacun powiem ci. No tak, no wiesz, później, jeśli koncertów nie gramy za często, to później tak ze 2 czy 3 dni mam zakwasy, wiesz, No. po koncercie, ale jeśli gramy częściej, to tych zakwasów nie mam, więc nie no, słuchaj, no my tak jakoś, jak patrzę na naszego Ostina, który jest sporo młodszy i on napierdziela, to wiesz, też mi się też chce, wiesz, no nie mogę stać tak, wiesz, jak ciele majowe, wiesz, no w kącie i patrzeć na niego, to, no też muszę gdzieś tam, wiesz, czy pochodzić, czy głową poruszać. No jest to okej, okay, no bo no, na tym chyba to polega, no. Ale nie masz takiej obawy, że kurde, wiesz, czy rzepka wytrzyma? Znajomy kiedyś mnie zapytał, nie? Ja mam, wiesz, cztery dychy, no nie? Czy wiesz, czy nie boję się kontuzji, nie? Ja myślę, co? Nie, nie boję się, nie? No nie wiem, no na pewno przed koncertem trzeba się troszeczkę też rozgrzać, bo no, wiesz, no gdybym tak wyszedł, wiesz, jedną ze dwa salta czy coś i to bym mogliby mnie ściągnąć z tej sceny. Ale nie, no na szczęście, wiesz, no też jakoś tam, no wiesz, no nie jestem zdziadziały, więc mogę się jeszcze poruszać, no póki taki jestem, nie? No później zobaczymy, no jeśli nie, będę mógł tylko na wózku grać, to po prostu przestanę grać, no. Co, jakieś sportowy tryb życia prowadzisz? Nie, ale taki, no zdrowy, powiem, no. Sportowy nie, no jakiś, wiesz, na rowery, czy gdzieś tam, no wiesz, jakiś spacer i tak dalej, no oczywiście, że tak, czy inne, ale tak, żeby gdzieś tam siłkać, coś, nie, jakoś nie. Ja, bo tak się zastanawiałem właśnie, czy może jakieś, wiesz, maratony, czy takie klimaty, nie, bo to też jest często właśnie taka zajawka. Nie, słuchaj, jestem fryzjerem, więc cały dzień stoję na nogach i kurczę, wiesz, te nogi, po prostu wolę odpocząć sobie po pracy niż gdzieś tam jeszcze zacząć biegać. Chociaż może to też byłby fajny odpoczynek, nie? Ja jakichś długodystansowych biegów nie uprawiam, ale to jest właśnie spoko, żeby sobie przewietrzyć głowę, nie? Po pracy czy po czym wypocząć, nie? Więc działa to tak jak w formie resetu, nie? Zresztą tak jak wiesz, jak próba czy koncert, to też podobne ma działanie, nie? Terapeutyczne. Ja wolę rower, bo tak, wiesz, nie obciąża stawy, a boję się, wiesz, o kolana, że po prostu kolana mi siądą i wtedy będzie problem. A tutaj większość kumpli, którzy są w moim wieku, no to gdzieś tam już tam po tych zabiegach tych kolan czy innych tam rzeczy związanymi z biegami, czy ogólnie z nogami, no to mieli, więc ja się tego trochę obawiam i jakoś tak, no nie forsuję w tym kierunku swojego organizmu, nie? Wspominałeś, że zajmujesz się też fryzjerstwem. Jak oceniasz ten Mhm. barberski ruch na scenie hardkorowej? Bo tutaj pod kątem jakby uczesania, co widać jakby na załączonym obrazku, sporo się zmieniło, nie? Jeżeli chodzi, wiesz, o lata 80., 90. i obecne czasy. No tak, no. Wiesz, no teraz, wiesz, kiedyś fryzjerzy męscy to byli tacy dostojni panowie, którzy gdzieś tam siadałeś i wiedzieli, jak cię obciąć bez mówienia im, jak chcesz, nie? No bo tak było. Dzisiaj jest trochę inaczej, idziesz do fryzjera, który widzisz, że jest, powiedzmy, gościu kumaty, wiesz, z takich rejonów około punkowych, i jest miło usiąść do takiego faceta, bo no, on po prostu wie, co ty byś chciał, nie? Jeśli powiedzmy, możecie tam ze sobą jakiś nawiązać, wiesz, no, taką nić porozumienia, nie? I to jest fajne, no bo wiesz, no bo ja też, mi się mile idzie do faceta, wiesz, z którym mogę pogadać o muzyce, o, nie wiem, o innych trendach, wiesz, i facet, wiesz, no ze mną, wiesz, w jakiś ten kontakt wchodzi, nie? Takie starsze fryzjerstwo, no było takie komunistyczne, jak było kiedyś, nie? Ja pamiętam, wiesz, te wszystkie spółdzielnie fryzjerskie, gdzie był pan Stasiu, pan Zdzisiu i wszyscy chlali i nikt nie miał kogo obciąć, obcinali uczniowie, nie? A dzisiaj naprawdę jest to fajny zawód. Jest barbarów, się narobiło sporo,
u nas tutaj już w regionie łódzkim jest masa. Mieliśmy też mieć był taki pomysł projektu muzycznego z Adamem Schulzem, bo przecież on też w Poznaniu jest barberem bardzo znanym. Ale wiesz, no każdy ma tam te swoje różne rzeczy do zrobienia i nie zawsze na wszystko wystarcza czasu, nie? Ale fajnie, no mi się podoba, że jest tylu barberów. I ci ludzie, wiesz, fajnie obcinają, ta młodzież wygląda też już inaczej niż kiedyś, nie? Wiesz, ta dostępność kosmetyków jest inna, tej wiedzy o tych fryzurach jest inna niż kiedyś. Kiedyś, wiesz, no trzeba było mieć postawione włosy, nie wiadomo jak te włosy było postawić. Jedni gdzieś tam na cukier, jedni na mydło. Inni gdzieś tam przywozili jakieś, nie wiem, no, lakiery z zachodu, wiesz, i to był szok, szał. A dzisiaj, wiesz, idziesz, kupujesz pomadę, idziesz do fryzjera, kurde, robi ci fryzurę, jaką chcesz i super, nie? Czy farby kolorowe, no, gdzie kiedyś farby kolorowe? Kurczę, trzeba było jakieś dziwne pukanki robić, żeby mieć zielone włosy, nie? No, no dzisiaj naprawdę jest to super, no. Tak, kurczę, wiesz, no, tak patrząc na taką stylówkę, to... Kiedyś, wiesz, jak widziałeś gościa w odpowiednich włosach z tatuażami i tak dalej, no to wiedziałeś, o, to hardcore punk, czy coś tam metal, nie? Teraz to, kurde, a to może być księgowy z korporacji, nie? To wiesz, to jakby to zmieniało. No tak, bo też się można nadzieć, bo ja też mam, wiesz, takich klientów, którzy, wiesz, przychodzą do mnie, też są podzielani, powiedzmy, też im robię takie fryzury. Ale muzycznie to w ogóle to nie ten świat, nie? To nie wiedzą, wiesz, jak wiesz, a to są twoje płyty, co tam wiszą? No tak, a tu grasz w jakimś zespole? Tak. A co to jest? Hardcore. A nie, to nie wiem, nie? To wiesz, no tak, okej, okay, no, nie musi wiedzieć, nie? Dla wielu słowo hardcore to kojarzy się raczej ze stronami dla dorosłych niż z muzyką. Też, tak. Jeszcze jakbyś powiedział, że hardcore XXX, no to już w ogóle, nie? Trochę czas nas goni, bo mówiłeś, że jeszcze masz dzisiaj ważne tematy. To jeszcze jakie plany w ogóle najbliższe, jeżeli chodzi, wiesz, o promocję tej płyty? Bo wspominałeś, wiesz, że będzie teledysk, ale gdzie koncertowo się pojawicie? Wiesz co, koncertów to mamy chyba jeszcze 6 zaplanowanych w tym roku. No na pewno Warszawa, Kraków, Wrocław, prawdopodobnie Bielsko-Biała, Białystok, Malbork, Zduńska Wola. No i wiesz, i pewnie jeszcze w międzyczasie coś wyskoczy, także tych koncertów jeszcze parę mamy. No będziemy sukcesywnie sprzedawać tę płytę, jak ktoś będzie chciał kupić na koncertach. Mamy trochę swojego merchu, wodzimy go teraz, bo długo nic nie było, bo jakaś taka stagnacja była koncertowa przez te ostatnie, powiedzmy, 3 lata. No zobaczymy. Ja myślę, że to wiesz, no z czasem to pójdzie. No ja daję tej płycie jeszcze z rok czasu i tej płyty nie będzie. No trzeba będzie albo dotłoczyć, albo już tłoczyć ją może na winylu dla tych, którzy chcą ją mieć na winylu, nie? No bo też dużo ludzi się pyta właśnie o winyle, nie? Sam chciałbym mieć winyl na tej płyty. A winyl będzie, czy na razie nie planujecie? No nie, jakoś tak w planach w tej chwili nie ma. Ten winyl może wyskoczyć w każdej chwili. Tylko, że wiem, że no dzisiaj się na samotłoczenie tych winyli bardzo długo czeka, bo około pół roku, kurczę, jak chcesz zamówić, wiesz, jakiś tam taki nakład 200 czy 300 płyt, nie? I nie wiem, no zobaczymy. To też się wiąże z kasą, no zobaczymy. No na razie jest okej. Okay. A w tym takim jadowitym, zielonym kolorze fajnie by wyglądał, nie? Spoko by to było. No tak. No, zobaczymy, no. Wiesz, nie od nas to zależy, bo sami nie będziemy tego chcieli wydawać jako zespół, no bo samemu to wiadomo, że to jest trudniej niż jakaś wytwórnia. Tutaj jest pole do popisu dla Kasi Pańkowskiej, więc zobaczymy, no. Myślę, że będzie to też w jakiś sposób dyskutowane o tym i może coś się ukaże. No. Nie będę podawał, powiedzmy, bliższych szczegółów, bo w tej chwili nie wiem, a nie chcę palnąć jakiejś głupoty i wiesz, jak to jest.
Spoko. Tak jak coś się będzie działo, to i tak zapraszamy, wiecie, do obserwowania The Corps na Facebooku, bo jak będą jakieś nowości, no to też znajdziecie tam informacje. No i też warto wspomnieć, że w sierpniu gracie przed Madballem, nie? Tak, 3 sierpnia, no w czwartek przed Madballem. Co prawda w tym samym dniu jest Agnostic Front w Krakowie i może się to ta publiczność podzielić, ale zapraszamy do Wrocławia, no. Dokładnie, zapraszamy tam, gdzie będziecie mieli po prostu bliżej, nie? Bo oba koncerty w sumie warte uwagi. Jasne. To dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam i do zobaczyska.